co my tu mamy? Moim zdaniem wszystko. Na pewno? No, mamy tu wszystkie grupy produktów spożywczych. Na przykład? Jajka. Kacper, a co jeszcze musi znaleźć się w zdrowym posiłku? Warzywa. Mamo, a co z orzechami? Chyba potrzebna nam pomoc fachowca, co? Zobaczymy, co powie na to pani ekspertka. Komponując prawidłowo posiłki, powinniśmy uwzględniać praktycznie wszystkie grupy produktów z piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Podstawę diety powinny stanowić warzywa i owoce. To ich należy jeść jak najwięcej. Kolejna grupa produktów to produkty zbożowe, głównie pełnoziarniste, będące źródłem węglowodanów złożonych. Zaraz po nich ważna jest odpowiednia, w zależności od wieku, ilość mleka i jego przetworów. U dzieci i osób starszych większa niż w przypadku osób dorosłych. Są one bardzo dobrym źródłem białka. Białko znajdziemy także na kolejnym poziomie piramidy. Pod postacią chudych mięs, ryb, nasion roślin strączkowych oraz jaj. Szczyt piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej to zdrowe tłuszcze, takie jak oleje, orzechy, nasiona czy pestki. Piramida podkreśla również kwestie prawidłowego nawodnienia, unikania spożycia cukru i słodyczy oraz używania ziół zamiast soli do potraw. Jak ja to zmieszczę na jednym talerzu? Spokojnie możesz sobie coś wybrać, a piramida będzie doskonałą podpowiedzią. Pamiętaj, że produkty znajdujące się u podstawy piramidy jemy w większych ilościach, a tych, które znajdują się na jej szczycie, jemy nieco mniej. Dokładnie tak. Pełnowartościowy posiłek powinien się składać w 1/4 z produktów będących źródłem białka, w 1/4 z węglowodanów złożonych, a przynajmniej połowa talerza to warzywa bądź owoce. Należy też pamiętać o niewielkim dodatku tłuszczu. Wszystko w odpowiednich ilościach. No i wszystko jasne.